Cześć, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. I dzisiaj będziemy śmigać w tym oto Ferrari Italia. Przywitaj się, Ferrari. Koleś, zamknij się. Kościówko, zamknij się i daj się przywitać Ferrari. O. Dobra, no to zaczynamy. A zacznę niestandardowo, dlatego że będziemy skakać w miejscu, gdzie naprawdę można zrobić mega skok. Nie spodziewacie się tego, co zaraz zobaczycie. Gwarantuję wam to. Nigdzie na filmach wcześniej nie było to pokazywane. A ja wam pokażę fajny skok. Znaczy, może już było, ale ja wszystkich filmów z Rivalsów nie oglądam. Uwaga, uwaga. Trzymajcie kciuki, zaraz będzie skok. Wielki skok i poleciałem! I poleciałem! I jeszcze polecę! Uwaga! Już nie wiedziałem, gdzie jadę. Oh my gosh! Wiedziałem, że tak to się skończy. Troszeczkę za szybko, zero opanowania z samochodu. Trochę zniszczony, ale to nic. Dobra, ale moim zadaniem jest dzisiaj wykonać. Właściwie mam tylko jedno zadanie. Mam zdobyć 100 tysięcy speed pointsów. I już mamy pierwszą ofiarę. Zaczynajmy. Pyk, pyk. Rozsiadam się wygodnie. U, gościu zawrócił. Ale tu mogę na niego pięknie skoczyć. O, wow. Piękny lag. Dobra. Mam tutaj ulepszony na trzecim. Wow! Co to było? Ale to było dobre. Zaczyna mi się tak rapodować. Zacznijmy od impulsu. Wow. No. Źle to rozpracowałem. Szkoda, że na to nie można wjechać tutaj na górze. Oh my gosh. To byłby dopiero skok, chyba że można jakoś wjechać. Jak macie pomysł, to by był mega skok. Ale dobra. Rozstawimy może kolczatki, co? Kolczatki mam na trzecim poziomie i pięknie trafiał w kolczatkę. Ale nie wiem, czy to było idealne trafienie, czy zwykłe. Chyba idealne, bo rozwaliłem mu wszystkie cztery koła. Dobre jest te Ferrari, ale mankamentem tego samochodu jest to, że po prostu szybko się psuje. Tego trzeba często właśnie stacje naprawcze zahaczać, żeby całkowicie nie zrujnować tego pojazdu. Dobra. No i... impuls. Na razie. Zdobyliśmy trochę punktów, ale to jeszcze nie wszystko. Wykonam sobie tą oto misję tutaj. Rozpoczynamy. Ok. Gaz, dech. Pięknie. Razu pierwszy trafiony i zabity chyba. Nie, jeszcze nie. Jeszcze żyje. Ale nie mogę się do niego zatrzymywać. Trzeba atakować następnych. Wow! Ależ dał mi turbo. A ja też coś dla nich mam. Impuls. Mamy cię. Tak jest. Oj, oj, oj. To co? Kolczatki! Aj, nie trafiłem chyba. Kurde, robi się naprawdę ciekawie. Wow! Kurde. Chodź tu. O, w mordę! Czujecie, panie? Wyjechałem po prostu za te barierki i zaraz bym znowu wyjechał.
Kurczę, no to trzeba uważać na takie rzeczy, bo można naprawdę sporo stracić. Na przykład cały pojazd. Okej, namierzamy następnego gościa. Kurde, włączył turbo jakieś. No dawaj, 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 dawaj. Pudło, cholera. Odż, tupę. Ale oberwałem. Dałoby się porozstawiać jako czatki, ale... Wiem, że to dobrze się sprawdza też tutaj helikopter. A on tak kolczatki potrafi rozłożyć, że praktycznie nie ma możliwości ich wyminięcia. No temu kolesiowi zostawmy jedną kolczatkę, że akurat trafi. Okej. Moje Ferrari już prawie zniszczone. Znaczy ma połowę paska energii. To niedobrze. Proszę cię bardzo. O! No, teraz już nie mam połowy paska, tylko mniej jak połowę. Mam jeszcze jeden impuls i tu gościa do rozwalenia. Jeden się rozwalił, drugi się rozwalił, ja mu trochę pomogłem. I został jeszcze tamten typek oraz jeden z tyłu. Czemu oni zawsze do cholery jadą tędy? Kurde, skubany dziad. Zostawiamy kolczatkę, nie ma co się pieprzyć. No! Tylko nie mówcie, że rozwalony. Nie, jeszcze żyje. Kurde, ale tamten uciekł. Jeszcze jeden mi został. Czy mi się to uda, czy nie? Nie wiem. Ale tu mamy naprawę. Wspaniale. Perfekcyjnie. Teraz już po tobie, koleś. O, dupkę. No i mnie trafił jakąś miną. Ach, ty! Ja ci dam. Cześć, cześć. Już po tobie. Na razie. O, jeszcze jeden? Nie. To już koniec pościgu. A tu jest jakiś inny przeciwnik. Już mam 65 tysięcy punktów. Już mi niewiele brakuje, 40 tysięcy, także widzicie, za wykonanie jednego takiego pościgu mamy dużo, dużo punktów. Uwaga, uwaga. Zjedziemy sobie tu, co tu jest? A nie, myślałem, że to naprawianie, ale to jest niezwykłe gówienko. No i jesteśmy na miejscu. Tak. Dobra. Zaczynamy szybką reakcję. Nitrujemy od razu, nie ma czasu na pierdoły. O, na samym starcie dostałem karę pół sekundy za chyba szurnięcie trafika. O, zakręt ostry. Uwaga. O, wow. Cholera. Za późno się spojrzałem na mapkę. Niestety trudno było się już zatrzymać, trudno było zatrzymać tą pędzącą maszynę. Wow. Najgorsze jest to, że właśnie jak się robią takie lagi, szczególnie jak się mapa gdzieś doczytuje, to się zdarza rzadko, ale czasami i robisz na przykład jakiś super czas, doczytuje ci się mapka i wtedy czas dalej leci. Cholera. Dalej leci, a ty stoisz w miejscu. Jest najgorsze. No zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Wow. I o to mi chodziło. Zawsze chciałem zobaczyć, jak to jest zderzyć się z trafikiem. Dostałem karę tylko 2,5 minuty, dlatego już pewnie nie wykonam tego zadania. No ale zobaczymy. Przez posterunek tu. Okej. Tam było naprawdę ciasno, tu już jest trochę lepiej. Choć tak boję się, że coś mi zaraz wyskoczy z naprzeciwka. No fajnie, 3 sekundy straty.
kurde. Koniec meta. Ale i tak dostanę złoto. Także spoko. Ile mam już punktów? Mało się tu dostaje. Tutaj mamy... pościg. Wykonamy sobie? Wykonamy. Muszę mieć dużo punktów, a je się zdobywa dosyć długo. Okej. No to dobra. O, ile ich tu jest? Ja cię nie mogę. Mam wszystkich pozałatwiać? Cholera, to będzie ciężkie. Ale może jakoś damy radę. Ale pięknie podczas driftu oberwał. Wow, co tu się dzieje? Pięknie oberwał. Kolczatka moja zdziałała cuda, ale ktoś użył jakiegoś główienka. I też oberwałem. Namierzamy gościa. O, trzeba uważać na miny. Bum, bum. Jest jeden zatrzymany. Temu już się opony naprawiły. Dobra, ta Italia jest, w sensie te Ferrari, mój samochód. Ale ono już jest całkowicie praktycznie zrujnowane, te moje Ferrari. Trzeba znaleźć jakąś stację naprawczą i naprawić go. Już nie mogę nikogo taranować, bo będzie katastrofa. Trzeba uważać. Skupienie. Nie mogę nic zrobić. Mogę jedynie sobie impulsar strzelać do nich. Okej, oberwał. Kołczatka. Oberwał? Nie wiem. Uciekam od niego. W dupie mam, nie ryzykuję. Jeszcze raz. Wymierzamy. Może jak raz się uda. Udało się. Nie wiem, czy zatrzymany. Nie obchodzi mnie to. Niedaleko już jest stacja naprawcza. Jak sobie naprawimy samochód, to ją zacznę pokazywać, co potrafię. Jest! Jest! Chodźcie tu. Chodźcie tu, dzieci. Ja wam pokażę, co to znaczy przegrywać. Cześć. Aresztowanie. Jeszcze jeden został. No cześć. Też mogę do ciebie zatrąbić. Ale jak już cię zatrzymam. Dobra, a co mi tam? Jadę na skok. Buja. No, fajnie, udało się przegrać dzięki temu skokowi pościg. Nie złapałem wszystkich, ale to nie szkodzi. Mam już 100 tysięcy punktów. Czas jechać na posterunek i zobaczyć, co mi z tych punktów przyszło. Odblokować. Na pewno będzie jakiś nowy samochód, na pewno nowa ranga. Ale co dalej? Zobaczymy. Okej, tu mamy naprawę. Jedziemy prosto na posterunek. Wejdź na posterunek, no co jest? Okej. I wchodzimy sobie pięknie. Było ciężko. No dobra. I co teraz? 100 tysięcy punktów zdobyte. Powinienem mieć wyższą rangę. I zdobyłem jakieś nowe Ferrari. Ciekawie. God damn. Czy by to była jednostka tajna? Tak, to jest tajniak. No to mamy tajniaka. Rozdział 7, awans. Seems you passed the test, candidate. Welcome to the nation's premier vehicle interdiction unit. Yeah, premier vehicle. Dobra, dziękuję wam za wyświetlenie. Nowy odcinek zobaczycie już niedługo, a tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, na razie, hej!